Hej, witajcie wszyscy serdecznie. Z tej strony przemawia do was, moi drodzy parafianie, znowu jeszcze raz i po raz kolejny Ashgan. Cześć, witajcie. I Remix. Witam wszystkich. I ja, Wojta Sajf i Zostrą z Hizą, zapraszamy was do kolejnego odcinka Zagrajmy Civilization 5. Mi się tutaj trochę lagują tekstury, ale trudno. U mnie jest stan taki, że atakuje Bukareszt, Remix i... A Ashgan biją się z Waszyngtonem i z kim jeszcze się bijecie? No z Waszyngtonem. Na razie tylko z Waszyngtonem. Tak, a mi się wydaje, czy jak się witałeś, to Ashgan miał powiedzieć moją ksywę, a ja twoją? No, zależy od improwizacji. Nie złapałem. A widzisz, ja to jestem czujny jednak. Poprawię się w następnym odcinku. Pastwiska wybudujmy. Panowie, jaką produkcję bym wam dać? Biblioteka. O, natrafiłem na Edynburg. Edynburg? A nie widzę. Tak. A to jest za Waszyngtonem troszeczkę, także. Mm-hmm. No, Waszyngton, powiem szczerze, ma tu konie, ma tu bydło i to... ma zwierzynę. Ale Waszyngton ma za dużo punktów jeszcze, tak myślę, wiesz? No zaraz straci stolicę, także będzie miał mało. I zaraz zniknie i będzie odciągał wojska do niego. A spokojnie, pomyślmy. Potem mi powiecie więcej o tych... O tych wszystkich, przepraszam was bardzo, o tych wszystkich marionetkach, jak się robi. No tak, to jak podbijesz miasto po prostu. No to niedługo, myślę. Pamiętaj, że musi dojść do tam Machu Picchu, tyczku życia. I wtedy musisz piechotą jakąś albo konicą wjechać w to miasto. Wtedy dopiero będziesz mógł je zająć, bo katapultą nie zajmiesz miasta. Aha, czyli jak jest pasek życia miasta, to ja muszę w pewnym momencie wejść do miasta, tak? No musisz zaatakować piechotą wtedy. A już ostatnie życie. Tylko nie łucznikami, bo się nie da chyba. No może być problem z łucznikami. No. To ja właśnie się... Kurde, nie wiem, to jeszcze salwę dać? Dam jeszcze jedną salwę. Kurde, daj jak najmniej. Daj tak, żeby jak najmniej to miasto miało życia, no bo tam... Lepsze stworzenie miasta niż posiadanie go. Ej. No tworzyć już nie ma sensu miasto. Ale to nie, czy to jest na pewno lepiej, lepsze jest stworzenie miasta marionetkowego niż przyłączenie go do mojego imperium? Znaczy wiesz, no jak zależy, bo jak przejmiesz, mówisz, myślisz sobie, że przejmiesz miasto, a dopiero po 40 turach chcesz zająć następne, no to wtedy, to lepsze wtedy jest przejęcie, nie? Ale jak chcesz szybko jedno za drugim przyjmować, to lepszy marionetkowy jest. Bo po każdym przejęciu miasta musisz zostawić tam jednostkę, żeby ona... Zbudować tam, sąd. No, zanim żeby się nie buntowali i takie tam pierdoły. O, to nie wiem co robić w sumie. Chwila. Czy to miasto jest wewnątrz twojego terytorium, więc ja bym je sobie po prostu zajął, o tak. Okej. Okay. Zadowolenie minus 1, ale jest to do ogarnięcia. O, mogę zburzyć miasto, ale nie chcę zburzyć miasta. Czemu pod znakiem zapytania wszystkie mam te? To jest świeżo zdobyte i jeszcze nie wiesz, ile będzie to trwało budowa tam w tamtym. Dopiero po jakimś czasie się ustabilizuje i dopiero będziesz wiedział, ile mniej więcej to tam potrwa. Dobra, ale oni tu ładnie pobudowali. Idźcie tutaj, chłopaki. Wy zostańcie tutaj. Jak się naprawiało te splądrowane regiony? Musisz tam robola wysłać. A, dobra. Czyli muszę jednak robola wysłać. Tak, wiemy. Gdzie? Tutaj. To sąd sobie wezmę. Myślę, że się opłaca. Musisz. Teraz patrzę, demografię standardowo. A co z katapultami zrobić? Kurde, na lądzie jeszcze nie mam. Ty masz najwięcej terenów, ty, Ashgan, aż ty. A bo ja jestem taki, wiesz, kolonizator. O 50 tysięcy więcej kilometrów. A ta akceptacja to tam daleko w pizdu. O, teraz wyprzedziłeś mnie w akceptacji, teraz jesteś ostatni. Super. Populacja Ramzesa trzeba ścisnąć. Mam minus 7 tego. Minus 7 zadowolenia mam. Ramzesa nie wyprzedzimy, póki go nie zaatakujemy, bo ten to za szybko się rozwija. Wenecja była zadowolona z tego, że zająłem Bukareszt.
Okej. Okay. Wy się leczcie. A, no wigior chmurę postawiłaś, to dziad, masz ty. New York. Się leczcie. Wy, co macie robić? Idźcie tutaj. Waszyngton, widzę. Katapulty ma w środku, ucho, to ciężko będzie ci to przejąć. No, dam radę. Jeszcze dwie tury będę miał samuraju, dlatego czekam tak trochę właśnie. A samuraje są OP. To wiem, to mi wszyscy koledzy opowiadali zawsze. Oni potrafią ostro pocisnąć. No, oni ostrą schizą wchodzą. Kto to przyszedł? Chińczyki. Przyjechali. Czy ja mogę jakieś ten... A nie, do waluty jeszcze i natura i wtedy będę mógł zacząć dobre kontakty. Okej. Okay. Sydney. Wiesz, produkcję. Czemu te miasta państwa nie proszą, żebym im likwidował te wszystkie obozy barbarzyńców? Same nie mogą się tym zająć? No, no widać, nie mangam. No. No co za frajerzy. Noska bez rozkazów. Co mnie to? Idź spać do cholery. Czuwaj. Czuwaj. Jezus Maria, Boże jedyny, czy ja muszę im wszystko mówić, co mają robić? Czuwaj, czuj, czuwaj. Jak w Black and White 2 po prostu. Ty Ashgan budujesz to ciecieśnica? Nie, właśnie na razie nie buduję nic. Na razie tutaj chcę moją gospodarkę wprowadzić na wyższy poziom. I muszę trochę z zadowoleniem powalczyć, bo zaraz będę chciał zająć się. Ja mogę ci zaproponować coś jeszcze. Nie mogę ci zaproponować nic nowego. Nie, ja mogę ci kamienie szlachetne lub barwniki zaproponować, Ashgan. O, bardzo chętnie. A co byś chciał za to? Ale mam ty po jednej jednostce. Nie, czekaj, mam po jednej jednostce. Czy ilość tego, to ja muszę więcej jakichś tych źródeł, kopalni i takich rzeczy zająć, czy to wraz z rozwojem będą mi się liczby zwiększać barwników i, znaczy tych surowców wszystkich? Nie, to się raczej nie będzie zwiększać, chyba że tam coś jakieś może te ustroje, czy badania, coś takiego może zwiększyć. Bo jak mam jeden i to dam, jedną sztukę i to dam Ashganowi, to sam tracę to, nie? Właśnie nie wiem, jak to jest z tym handlem. No właśnie też nie ogarniam tego, powiem ci szczerze. Że to jest handel, że ja oddaję wszystko, co mam, a coś tam jednego dostaję. To jest bez sensu, nie? Na przykład, że jak mam 20 żelaza, to co, ja mu muszę dać wszystkie całe 20, żeby dostać coś innego, czy... Ashgan, przestałeś mi wysyłać... Marmur, tak. Zaraz ci złożę propozycję. A jak to się stało? No, czy to już przypadkiem... Skończył się okres, na który tam już? Sobie wysyłaliśmy, no. To było 25 tur! No, musiało minąć już. O kurde, a katapulty moje zaatakowali. Tylko co ja mogę ci zaproponować, jak ja wszystkiego mam po jednej sztuce? Przyprawy, okej, niech będzie. Przyjąłeś, czy...? Przyjąłem. Dobra. Odlewanie metalu... O, widzę twoich zbrojnych już tam idą z północy. No, już tu się pchają. Filozofia, ściągam katapulty, także... Chwila, chcę coś zobaczyć z filozofią. Budowa punktu handlowego. O, punkt handlowy buduję i będę miał więcej dochodu. Nice! Bukareszt. Zmień produkcję, bo ile to się będzie budowało? Nie, ja chcę sobie ten... Wait, to jeszcze nie wiadomo, ile będzie się to budować? A, nie, dziękuję bardzo. Za te jakże ścisłe informacje. Dobra, w Asgardzie mur postawimy. Jest, ten generał nie zdąży dojechać do tego Nowego Jorku. A sobie chyba wybuduje, co tam on ma, że tam jakiś poligon, czy co to tam jest? Poligon. Katapulty mogą być jako obrońcy miasta danego? No. Tak. To jest wtedy no, ciężkie do pokonania. Bo katapult nie rozwalisz, a one cię tną. To... A ty się denerwujesz. Nie, bo ja mam dwie katapulty i ja nie chcę ich kasować, a z drugiej strony mam niedobór wojowników. Dlatego ja wyślę sobie katapulty do obrony moich miast. Nie? Mhm. No i to tyle w temacie w sumie.
A kto cię atakuje? Nie, nikt, ale na wszelki wypadek, nie? Nie, no to nie ma co się bać. Musisz być gracz agresorem tutaj. Gdyby to był gracz, który cię atakuje, to mógłbyś się bać, ale tu boss czy to po prostu wypowie ci wojnę za siebie z jakimiś jeżonkami. Nie zrobi ci z zaskoczenia jeb katapultami i ci przejmie miasto od razu. No dobra, ale chcę zagospodarować jakoś tymi katapulty, nie? Skąd się ten tu gościu wziął? Fuck. I właśnie cię katapulty rozpali. A właśnie, trzeba jak się zmieniało na edytuj. Bukareszt zamienię na Borówiec. Zgan! Co tam? Kurde. No słuchaj. Sprawa jest. Jezu, nie będzie ci tam. Dziecko cierpi. A, ty Nowy Jork jesteś, no widzę Nowy Jork właśnie. Katapulty mi rozwalił. A życie u sobie schodzi. A to ty teraz tu strzelałeś tymi no. Rydwaniozami? Jo. Dawaj tego generała. Weźmy tamtego osadnika wciągnij. No właśnie, kurde, podszedłbym tam, tylko on mnie tu, kurde, zje. A, co tam, podjeżdżam. Kurde, nie wiem, czy w dupie przyłączam to miasto. Niezadowolenie jest okropne teraz. Ile masz? Minus 8. Minus 8? No. Ja nawet mam lepiej. Ale jestem w stanie wojny. Stan wojenny. No właśnie. Wszyscy za strajki to są rozstrzeliwywani. A się buntują. Borówiec mi się połączył z Opatówkiem. Jako regiony. Między tym sobie buduję punkt handlowy. No, buduj tego. Zasz tego. Wszędzie, gdzie jest miejsce, to buduję punkt handlowy. O, Ustrój mogę zbudować nareszcie. Ja ci powiem, robi się coraz fajniej w gruncie rzeczy. Jestem plus 7 teraz. A, plus 30. Ej, a dlaczego miasto, jak mi się rozwija, to mury się do tego nie dostosowywują? To ja muszę coś, jakąś akcję zrobić, żeby mury mi się dostosowywały do nowych granic miasta? Nie, to chyba samo tak po prostu. Po jakimś czasie? No albo w ogóle to się nie poprawi. Pisze mi, że opłacałoby się wybudować drogi. A czy by na pewno? Właściwie nie. A, ja turnie kliknąłem, przepraszam. No ja też jeszcze nie. Ale cykaj. Chyba za turę katapulty nowe wybuduje, jakoś może da radę ten Nowy Jork zgarnąć. A to był dobry... Ja tu dwie podciągam już pod Waszyngton. Była dwie dobra. Miałem, ale mi zgarnęli, kurde. To była dobra akcja tutaj, Chińczyki zajmowanie. Za plecami Chińczyki latali. A Borówca. Mam cztery miasta i idę na plusik teraz już powoli. Ej, a czemu ten Wuzelian tak w ogóle w ciemnej dupie siedzi? Co ma Wenecja? Nie wiem, może jest na jakiejś wyspie wylądował i kurde się tam kisi na tej wyspie. Możliwe. Albo na takim skraju już tej naszego kontynentu. Kiedyś w ogóle gram i grała Portugalia i była wysepka w postaci po prostu jednego tego takiego heksagonu, nie? No. Zwykłego. I ona sobie tam miasto wybudowała. Mistrzostwo świata. No. Ale weź potem to podbij, nie? No, to z morza musisz jakoś ładować. No tylko z morza, kurde, a transportowcami to tam miasto na hitnet możesz zgarnąć. No. Zrobiliście turę? Tak. Syjam mi się tu panoszy. A właśnie, to Syjam jeszcze tam jest. A Syjam to zaraz jest kolejny w kolejce po tym, po... Po Hagia Sofia. A chętnie bym to sobie budował w przyszłości. Dobra. Dobra, szturm to weźmy. Chcę coś zobaczyć. Ashgan. Co jest? Kurde. 340 teraz? Miałby ktoś pożyczyć 80 zł? Nie. Powiem ci. Dużo kasy. 80. Jestem i tak na minusie teraz. 80. Nie, to
Dobra, Zotomerę biorę. Większe podatki. Muszę być na trebusze. O, targowisko mogę sobie wybudować. No to tu widzę, atakujesz zbrojnymi ciągle. Nie, spichlerz sobie wybuduje. No ale to teraz boli, nie? No boli, boli. A, produkcję mogę wybrać, no kurde, nie zauważyłem. Muszę z czymś się upewnić. Jak ja nie cierpię tych roboli, których muszę co turę klikać, żeby budowali, bo nie ogarniają, że mają to robić. Takie Janusze. No, takie Janusze biznesu. Budownictwa. Ja sobie więcej myślę. Jednostek, więcej. Cię na południe. Ale zaczyna mi się podobać. Zaczyna mi coś się układać sensownego. Może dupy to nie urywa, ale... Ale coś się dzieje. Ale coś się dzieje. To w sumie jednak duża jest ta mapa. No mała nie jest, powiem ci. Ciasno niby jest, ale jak rozwalimy tego Washingtona, to zostanie mi tu tylko Ramzes i będę już mógł eko lecieć. No, a mi ten zostanie, tylko ten kurde, no, Syjam. Tylko potem, żeby to jakoś ładnie wyglądało, to weź połącz te wszystkie tereny, nie? No właśnie, trochę to potrwa. A ja tu mam naturalny ten, łańcuch górski, także będę się mógł przed tobą bronić. Przede mną? No. Atomówki tak polecą przecież. Ale Tokio jest narażone. Tokio jest, kurde, spisane na straty. Tokio to jest pierwsza linia obrony. Przejdę przez Bifrost prosto na Tokio. Wyobraź sobie teraz ten, wojnę atomową między Waszyngtonem a Nowym Jorkiem, jak sobie je zajmiemy. No. Pięć, kurde, odległości, pięć od siebie. Tu nawzajem będziemy się razić po prostu. No. Okay. Jak tam Wojtas, klikasz? Jak już kliknąłem dawno. A, to nie, coś mi się zmuliło. Chińczyki atakują, mój jeden zbrojny został. Ciochaj tam synu. Ja teraz mogę sobie pozwolić na spokojny rozwój, póki co. Zginął, no. Nie czuję potrzeby. Szykuj na Katarzynę, bo ona może tam, kurde, namieszać trochę. Du-du. Ja chcę hajs. Jeszcze. No, a 10 zł ma ktoś? Jestem cały czas na minusie, chętnie bym ci dał, ale. Cześć. To może ja coś komuś zaproponuję. Katarzyna jest do mnie przyjazna. Jednostka mi się nie chce ruszać. Słuchaj, Katarzyno, dam ci. Może albo zaproponuję ci. Jedwab. Nie chcę kości słoniowej, chcę hajs. Powiedzmy, że dasz mi za to 50 zł. Doskonała oferta, super, dzięki, pozdro. Nawet nie muszę czekać tury, od razu wybuduję trebusze. Zakup trebusze, yeah. Fuck, yeah. Mala byla. Chcemy tu wybudować punkt handlowy. Przeciwko miasto, bo. O, nareszcie jestem na zero. Nice. Na zero? Tak. Ładnie. A, dobra, wy idziecie tu pilnować panów, żeby się nie zgubili. A wy idziecie pilnować budowy drogi tu na południe. Dziękuję bardzo. Ktoś dalej zostaje. Wy czuwajcie, czuwaj. I pobuduje się mi... W sumie w każdym mieście mi się chyba coś wybuduje w najbliższej turze. Nie w każdym. Tylko w Borówcu mi się nie wybuduje. Borówiec? No, Bukareszt dawny. Muszę ten, bo to są takie wsie moich znajomych różnych. Muszę sobie przypomnieć jeszcze, czy coś takiego bekowego było właśnie. Piła właśnie. Mamy bekę z Piły. Oczywiście bez urazy dla widzów z Piły. No ten, kurde. Egipt znowu zrobił to swoje i postawił kolejne miasto przy mojej stolicy. Czy Syjam jest agresywnym krajem? Wiesz co, nie, ale kurde, czasami może mu coś odpalić się. Tam poprzestawiać w mózgu i zaatakuje. A jestem zabezpieczony w razie czego. To
Podom. Chińczyk wpłynął na moje terytorium morskie. Dobra, muszę zaczekać, aż się odwiesi znowu. No i jestem na minusie znowu. Co ja wam takiego zrobiłem? Targowisko buduję w tej sytuacji. 5 tur. To widzę, że Waszyngton już pasek życia schodzi. Schodzi, schodzi, ale kurde, powoli strasznie. No, to nie jest byle miasto, nie? W końcu stolica. Ale tu ja mu zabiorę tu robotników tych. Jeszcze gdybym ja miał tutaj tych samojajów, to by było lepiej. Ale zaraz, samojajowie tam przyjdą. W sumie mogę już puścić drogę, niech budują sobie Satsumy do tego, do Waszyngtonu. Proszę, widzę, ten robię. Idźcie spać. Ja się bogactwo robię. A teraz niwy. Chociaż nie opyla mi się, cholera. Wybudujcie to. Nie, dobra, to może nie bogactwo. Tylko targowisko. Nie bogactwo? A... Chcesz być bogaty? No nie, jeśli daje mi to tylko 2 złote. I daje mi tak zwane bogactwo 2 złote, to trochę do dupy z takim bogactwem. Kurde, w żołnierce mnie wyprzedziłeś. Za 2 złote kiedyś to kurde, można było kupić gumy, kulki, paczkę chipsów. Jeszcze on na orężadę został. Ta też na zrzutce. No w sumie. Tutaj idzie mi między moimi miastami jakaś jednostka amerykańska wojowników na wschód, do Katmandu idzie. Morduj. Oni naprawdę mają czas na to, przepraszam. Nie wiem, no tutaj tracą miasta, a oni gdzieś tam na jakieś eksploracje sobie chodzą, no. Zasrane dzikusy. Zadowolenie minus 11. Zaklepuje Machu Picchu. 50 stóp. Trochę potrwa. No wiesz, no. Targowisko, 4 tury wybudowaliście. No nie przełączaj mi skurwysynie. Nie, jeszcze. Co? Budujecie. Na dzikusach straciłem 6 chłopa, a on 7? Jeszcze ja zbiegałem z górki. Prawie to szare, że powinno być. No. Dobra, trybusze. Napierdalać zaraz. Bo ten Waszyngton się jeszcze Nowy Jork się obroni i będzie dupa. Zadowolenie na minus 11 mam. To nie jest fajne. No wszystko poplądruje tutaj, kurde, Waszyngtonowi jednemu. Tak. A, bo on tu jeszcze ma Eugeniusza jakiegoś. Czy na innym polu mogą być 2 budynki, na przykład drogi i tartak na przykład? Drogi mogą być na każdym polu. Tak. Wieści z państwa miasta, wieści z Dublina. Ej, Dublin serzem wybudował Chichen Itze. Bo macie konflikt interesów teraz. Dobra, czekaj te tury. Ej, przepraszam, bo mi ktoś wszedł i narobił tu bałagan. Mógłbyś aż gan powtórzyć, czy można na jednym polu te 2 budynki wybudować? Tak, można. Chcesz mi dać sreberko? Ach, tak. A ja może to zmodyfikuję sobie jeszcze. Jeszcze hajs dodasz? Ja widzę twój stan skarbca, nie? Tak, mam 192 sztuczki złota. Sztuczki? Sztuczki. No jak się uparli na tych moich wojowników tu, no? Kto jest po Ashganie? Genewa mi wojnę wypowiedziała. A gdzie jest Genewa? Nie widzę, co mi wypowiada wojna nawet, no serio. Kurde, jak ten Waszyngton się szybko odbudowuje, no? No, dziad taki, nie? Taki, kurde, powiem ci, Waszyngton, no. Otrzymałem kontrpropozycję. Odrzeź pomodyfikował normalnie. No jak ty możesz atakować?
Trybuszem i tak muszę podejść, bo tak kiczowaty teren jest. Farmę jednak wybuduję. Dobra. No, sam został czterech rozwalił i wygrał. Nie rób nic. O, mam wielkiego inżyniera, nice. Robimy złotomera w takim razie. Okej, kolejna tura, panowie. Naturliś? Czekaj. Ja sobie wybuduję... O kurde, ile tych mam? Nowe pola, nie. O, wielkie osobistości. Tutaj dam sobie dam edukację, niech się uczą. Wybaczcie, przepraszam, jestem. Akurat tura się skończyła. Kurde, zjadłem Waszyngton już do połowy, ale jeszcze tutaj... On no, się regeneruje się szybko, nie? O Jezu, znowu się zregenerował, no. A ja znowu stracę jednostkę, no. Cholera, zostałem mi katapulty, muszę się wycofać. Możecie go wykończyć jakoś. Katmandu obrywa, jest zajmowane. Porwiec się powiększył, dziękuję. Odkrywasz służbę cywilną, gdzieś mam to. A teraz by mnie interesowało. Dobra, wszystkie siły rzucą do ataku. No ja! Wezmę sobie to. Jednak. Co za kałganica, no. Kita. Tak. Landknechci no, też muszą mieć to powiem. Czuwaj. Czuj. Wiesz, produkcję w Asgardzie. Hagie Sofie. Przyjmij ustrój. Budujecie drogę? Tak, budujecie drogi. Okej. Okay. Muszę rozwinąć chyba do trebuszy, żeby efektywnie tutaj walczyć w ogóle z tym Waszyngtonem. No. Dobra, to byłoby na tyle w sumie. Dura. Już nawet jak ten, moja tura jest, że nowa pojawia, to remix coś tam pobożny ma teraz turę. No i mi się z UTR zaraz będzie kończyć. Koniec tego dobrego. Ale niezadowolenie na minus jeden tylko już jest. Tyle dobrego. Chociaż przejmę Nowy Jork i znowu będzie na minusie. Masakrycznie dużo. Jezu. A ja jestem pobożny, ja muszę mieć dużo zadowolenia. To nie idzie w parze z wojaczką taką. Idźcie tutaj, panowie. Tak, wiem, czemu mi automatycznie to przełączać za chwilę. Ty zbrojni minus 5 miast z dali. Sporo. No, farmę, poproszę. Zaraz zobaczymy, ile trebusz zabierze. A trebusz 7 cyknął dobrze. Spoko, nie mam więcej pytań. Kurde, to ja muszę te trebusze tu zacząć inwestować. Spać. Miasta państwa są silne. O, znalazłem WZ-ian. Jak? Znalazłem WZ-ian. A, znalazłeś ich? Ile jest obronności w waszej stolicy, tak z ciekawości? 19. 21. No to ja mam średnią, 20. Wielki mur. Skarcki. Jezus Maria. Ej no! Ktoś mnie wyprzedził! Ramzes, on jest po prostu niemożliwy. Postawił miasto między moimi trzema. Jaki pryszcz teraz jest w życiu. Nie będziesz mu mówił, jak ma żyć. Ej nie, wojna to jest... Ale no... Remis, grubym... czy ty ucznikami się z Amerykańcami biłeś przypadkiem? Nie. A, bo ktoś się bił i myślałem, że już cię zlokalizowałem, ale jednak nie. Chinchen Itza buduje jako cud świata. Co?
Ashkan już go budował? No miał budować. Ale, no nie, spoko, bo ja tu najpierw teraz buduję bardzo dużo tych samurajów. A, to wybaczasz mi. Jasne. Tak, na niby, ale wybaczać. Później tam podeślesz mi. Potem to będzie pretekst do wojny. Bo chciałem mieć Chichen Itza, yes. To musiał zdobyć miasto. Ej, nie, nie, ja się boję, nie ogarniam tego Ramzesa. Idzie z kolejnym osadnikiem. Co on jest taki, kurde, rozpłodowy, że on ma tyle osadników? Nie wiem, on ich stuka, no, są non stop. Ale dogadnie masz Gana powolutku już. Bo Bostonu się pojawi zaraz. O, zająłeś Nowy Jork, kurde. No. Haha. Mogę się tam podesłać, Trebusza. Możesz mi podesłać, bo ja mam tu dwie katapulty, to kurde go zniszczę. Nie wiem, czy jak wiesz, ja zadam ostatni cios, to z Waszyngton mój nie będzie. To ja to zrobię tak, żeby tu samurajowie już czekali. Już chcesz od razu wielki konflikt? Nie, może wielki to nie, ale... Takie tam stykanie się jednostkami. Dobra, idźcie tutaj, chłopaki. Buduj tartaki. A budujcie drogi. A tu fajnie dużo do budowania teraz jest. Czemu plądrować? Nie chcę plądrować, nie rób nic. Jujo. Wybudujcie, chłopaki. Kto chce perły? Boston chce perły. Kto ma perły? Ja będę zaraz miał perły. Poprosiłbym. To ma cykanturę? No, gdzie się rozbudujesz, tym pieprzony Ramzesie? No wszędzie. Gdzie? No gdzie? Chcesz mi kurwa, mi zabierze trzy razy. A, porówcą mogę wybudować. Nie. Boston, kup pole. Nie zabierzesz mi żelaza, draniu. Wezmę cyrk. Jezus Maria. Czy co? Ja my będziemy... trochę. Nie, wiecie co? W ogóle będziemy chyba kończyć już dzisiaj. To cyknij do setnej tury, bo jest 99. Dobra, już tu coś tylko odpalę. Już 100 tur minęło, łopanie. Dopiero. Ile jest tur w tej grze zazwyczaj? No tu z 500 myślę lekko, nie? Jak my jeszcze dopiero w średniowieczu siedzimy, no to co to jest? A tu gdzie atomówki jeszcze? Ja nie wiem, my planujemy pozajmować wszystkie miasta? No tak mi się wydaje. Takie było założenie. A, czyli ja tą Wenecję i wszystkie pozostałe i tak będę musiał zajmować, nie? Znaczy wiesz, ja może przyjdę i co, mnie zajmę, no... Żeby mieć bliżej z atomówki, no wiesz. Zapisałeś czy coś? Bo mi się ścina. Nie. To dom. No WZN i Waszyngton prowadzą wojnę, no co za dekle. Naprawdę, Janusze dyplomacji. Naprawdę. Coś mi się ścina. Ale i tak będziemy tutaj kończyć. No. Jestem plus na plusie. Czwóreczkę mam i jedynkę zadowolenia na plusie. 7 żelaza, 18 koni. Dobra, to my się tutaj z wami żegnamy. Dziękujemy wam za uwagę i widzimy się w kolejnym epizodzie. Zagrajmy w Civilization 5. Dziękuję, Ashgan. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. I bye.